Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na przegląd nowości z Reserved. Zobaczmy, czy coś fajnego się pojawiło, czy warto tam zajrzeć. Zacznijmy od sukienki, takiej tweedowej. Kurczę, wiecie, co mnie zaskoczyło? Te rękawy, bo spodziewałam się innych. Nie wiem, nie przyjrzałam się na stronie dokładnie. Mam rozmiar M, jest to odpowiedni rozmiar. Zacznijmy od tego. Ten tweed jest przyjemny i nie jest drapiący, bo różne już mi się zdarzało mierzyć, czy to w Mojito, czy w Reserve, te, wiecie, podróbki tweedu, które były super nieprzyjemne dla ciała i wyglądały bardzo sztucznie, a ten wygląda fajnie, także jestem bardzo miło zaskoczona. Krój, pamiętacie te takie koszule, które niedawno były modne, przywiązywane paskiem? No to powiedziałabym, że taki uzyskujemy tutaj efekt takiej koszuli. Jeszcze do tego te obcięte rękawy też wydaje się, jakby taka koszula była przerobiona. Ona jest cała zapinana na guziki. Dodatkowo w pasie jest guma i dodatkowo jest pasek. No, nazwijmy to paskiem. Te kieszenie są prawdziwe, te na biuście już nie. Jeżeli chodzi o długość, no to myślę, że tutaj przy tym wzroście 1,60 m to jak najbardziej słuszna. Sukienka sama w sobie mi się podoba i będę się nad nią zastanawiać. Znowu różowo, ale tym razem bluzka. Jest to ta bluzka z bluzek transparentnych, ale materiał jest tutaj trochę grubszy i szczerze mówiąc jestem zaskoczona, bo spodziewałam się, wiecie, tego standardu, gdzie ona jest jak mgiełka, a w zasadzie jak taka poliestrowa firanka, bo te bluzki zazwyczaj są z poliestru i ta też, ale tutaj materiał mnie zaskoczył pozytywnie, jest naprawdę fajny, taki lekko grubszy, wygląda bardzo ładnie i jest przyjemny dla skóry, nie wygląda tandetnie. Wielki plus, tutaj jak widzicie z falbanką, z tyłu już nie ma falbanki. No i tak, widać wszystko spod spodu. Może u mnie jakoś nie bardzo, dlatego że mamy bieliznę cielistą. I do tego mam spodnie rozmiar M. I tak, rozmiar M, trudno powiedzieć, czy jest za mały, czy za duży. Tutaj w tej części, o, bardziej tak, tu jest w porządku, tu jest za mały. Tak to jakoś działa, więc nie jest to do końca krój dla mnie. Spodnie są trochę elastyczne. Materiał jest bardzo ładny, dlatego się na nie skusiłam, bo wyglądały na fajne. Dodatkowo długość do kostki, także super. Nie trzeba nigdzie ich skracać. Mają kieszenie. Wysoki stan, tak jak lubię, ale tak jak mówię, no ten rozmiar jest jakiś średnio dopasowany. To zdecydowanie nie dla mnie. Teraz coś bardziej letniego, chociaż może nie do końca, bo u góry sweterek w rozmiarze S, zapinany na 3 srebrne guziczki w przepięknym niebieskim kolorze, ale to jest taki, wiecie, ten kolor rozbielony. Sweterek jest bardzo delikatny i przyjemny. Dodatkowo ma ściągacz, ale ja go sobie tutaj trochę wywijam. Mam na sobie również krótkie spodenki. Myślałam, że będę w tym wyglądać całkiem ciekawie, a wyglądam nieciekawie. Rozmiar 38, który jest myślę, że odpowiednim rozmiarem. Są tutaj lekko luźne w pasie, ale taki jest ten krój i myślę, że właśnie takie miały być. Mają kolor kremowy, nie jest to idealnie biały, tak teraz porównuję z moimi butami. Nogawka ścięta tuż nad kolanem i to nogawka spodni z prostą nogawką. Nie wiem, tu się jakby za dużo dzieje. Tak uważam generalnie przy tych spodniach. Z tyłu, jak widzicie, do tego miejsca dopasowane. Spodnie się prezentują w ten sposób. Także myślę, że dla tych z Was, które lubią tego typu spodnie, to będą fajne. Tak jak mówię, ten rozmiar jest odpowiedni i wyglądają całkiem fajnie jakościowo. Natomiast na mnie wyglądają całkiem niefajnie. Kolejna sukienka, tym razem krój bardziej żakietowy, w pepitkę, taką beżowo-brązowo-czarno na białym tle, o coś takiego. Ta a la marynarka jest bardzo elastyczna i miękka, także nie jest to taki typowo marynarkowy materiał. Mam na sobie rozmiar M, który uważam, że nie jest najlepszy. Gdzieś tutaj generalnie ten krój chyba nie będzie dla mnie najlepszy, bo tutaj jest dosyć opięta, tutaj w talii, nie wiem, nie układa się jakoś za bardzo. Wiecie co,
nie podoba mi się, jak na mnie leży. Dekolt jest też dosyć spory, także tutaj na pewno, jeżeli byście chciały korzystać z tej marynarki, bo można ją całą rozpiąć, jako z sukienki, tak jak bodajże było to proponowane, to jednak coś trzeba założyć pod spód albo wszyć tutaj jakiś dodatkowy guziczek. Jeżeli chodzi o długość, to widzicie przy 1,60 m super. Dodatkowo ona jest tutaj dosyć kawałek, ten materiał jest wprowadzony, dodatkowo mamy guziczek w tym miejscu, więc nigdzie się tutaj nie powinno nic niekontrolowanie pokazywać. Już Wam pokażę jak z tyłu. Także myślę, że sukienka ciekawa, ale dla innej sylwetki niż moja. Mam teraz na sobie dwie rzeczy. Spódniczkę mini w rozmiarze M oraz sweterek w rozmiarze S. Niesamowicie przyjemny. Wiecie, tutaj jest w połowie bodajże wykonany z wiskozy i jest niesamowicie przyjemny, delikatny. No świetny materiał, naprawdę świetny. Bardzo, bardzo przyjemny. Cena też, czego pamiętam, była całkiem przyjemna. Kardigan rozpinany na guziki z kieszeniami. Przy rozmiarze S, jak widzicie, jest dosyć duży, także taki bardziej oversize. Tutaj te rękawy też są dosyć długie, takie, wiecie, spadające. Kurczę, strasznie ciężko mi je podwinąć, bo co je podwinę, to one i tak wracają i znowu są długie. Także dla miłośniczek kardiganów, taki z tych krótszych, ale niesamowicie przyjemnych. Jakoś w tym sezonie bardzo podobają mi się paski i właśnie takie kontrastowe połączenie czerni z bielą. Dlatego zdecydowałam się na ten wzór. Do tego mam mini, bo szukam jakiejś jeansowej spódnicy lub sukienki i tak przeglądam różne i wzięłam sobie, kurczę, strasznie krótką mini. Mam rozmiar M, rozmiar 38 i jest to odpowiedni rozmiar, odpowiednio leży w brzuchu i powiedzmy, że wszystko byłoby w porządku, gdyby nie ta długość, niezbyt jednak dla mnie odpowiednia, bo spódniczka jest bardzo krótka w mojej ocenie. Jest ładnie wykonana, wygląda bardzo ładnie. To jest taki, wiecie, marmurkowy jeans, trochę taki wzór, bym powiedziała. Nie taki zupełnie gładki i leży ładnie, tylko te no, parę centymetrów i wtedy byłabym nią zainteresowana. Teraz może takie nietypowe zestawienie, ale generalnie osobno te dwie rzeczy mi się podobały bardzo. Mam na sobie kamizelkę z bardzo ciekawym wzorem, z bardzo ciekawym połączeniem kolorystycznym, z pięknym tutaj dodatkowo splotem, bardzo, bardzo ładną, taką, czy ja wiem, czy długą, no powiedzmy, że długość całkiem w porządku, wykonaną w 100% z bawełny i jest to bardzo przyjemna bawełna, także myślę, że ciekawa bardzo jakościowo i ciekawa też designowo, coś fajnego dla dziewcząt, które lubią kamizelki. Ja osobiście jestem tak pół na pół, ta mnie urzekła, ma tutaj bardzo duże dziury, akurat widać mój biustonosz, bo mam tylko biustonosz pod spodem, więc zdecydowanie coś na spód musi tutaj iść, choć sama w sobie nigdzie nie przebija, nic tutaj nie prześwituje, więc okej. I mam do tego spódnicę. Ostatnio widziałam tą spódnicę bardzo często na TikToku, na Instagramie, więc zamówiłam, znaczy nie konkretnie tą, ale ten krój, dopasowana w brzuchu, rozmiar 38 jest odpowiedni i spójrzcie jaka długość, bo jest to spódnica maxi jak dla mnie, z rozcięciem z przodu, bardzo ciekawa, do tych stickersów to mi się wydaje, że średnio, no ale akurat miałam je na nogach, także całkiem fajna spódnica, jestem dosyć zaskoczona. Wiem, że chyba kiedyś takie były modne, przynajmniej nie jest za krótka, także tutaj ma tą wielką zaletę. Dodatkowo idealnie tutaj leży w talii, tak jak lubię, na odpowiedniej wysokości, dlatego trafi do rozważań, choć jest to dosyć nietypowy element jak na moją garderobę. I to byłyby wszystkie ubrania na dzisiaj. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrypcji. Zaglądajcie też na mój kanał, bo regularnie pojawiają się filmy. Jestem ciekawa, czy coś Wam się spodobało, także piszcie w komentarzach, czy trafiłam na jakąś perełkę. Do zobaczenia następnym razem. Pa!